Cześć, witam Cię na kanale Join Me. Jestem Ania i przeprowadzę Cię przez dzisiejszą praktykę. Serię Dzień Dobry z jogą rozpoczniemy jogą wzmacniającą całe ciało. Zasubskrybuj nasz kanał i zaczynamy! Rozpocznij w wygodnej dla siebie pozycji i kiedy poczujesz gotowość, możesz zamknąć oczy, odłóż dłonie na kolana i zacznij oddychać przez nos. Głęboki wdech i długi wydech. Pozostań tu na krótką chwilę, skupiając pełną uwagę na swoim oddechu. Zgłębiając każdy wdech i zauważając, jak porusza się Twoje ciało. Znajdź swój rytm. I zaobserwuj wszystkie doznania w ciele. Nic nie zmieniaj i tylko zaakceptuj ten moment takim, jakim jest. Weź jeszcze 3 głębokie wdechy i wydechy. Pozostań tutaj z zamkniętymi oczami i tylko zacznij poruszać swoim ciałem w jedną i w drugą stronę. Bardzo spokojne, powolne ruchy. Poczuj swój kręgosłup. I zacznij powoli rozgrzewać swoje ciało, przygotowując się na dzisiejszą praktykę. Te ruchy nie muszą być idealne, tylko tak, żeby odpowiadało Twoim dzisiejszym potrzebom. Zrób po 2 powtórzenia na każdą ze stron. Podążaj za swoim oddechem. I wróć do centrum. I z kolejnym wdechem wydłuż swoje ręce, otwórz i skręć się do prawej strony, odkładając prawą dłoń z tyłu maty. Ramiona daleko od uszu. Rozluźnij ciało, rozluźnij swoją szyję, barki. Weź jeszcze jeden wdech. Wydech i z kolejnym wdechem wróć do centrum, dłonie ku górze i wydech, skręt do lewej strony. Rozluźnij ramiona i może z każdym swoim wydechem spróbuj skręcić swoje ciało jeszcze odrobinę bardziej. Znajdź miejsce w ciele. Poczuj swój kręgosłup. Wdech tutaj, wydech i z kolejnym wdechem wróć do centrum, dłonie ku górze i wydech. Przejdź do pozycji stołu, do pozycji klęku podpartego. Upewnij się, że Twoje kolana są na szerokość bioder i tutaj zaczniemy od kilku serii pozycji krowy i kota. Więc z kolejnym wdechem przenieś swoją głowę ku górze i znajdź wygięcie w kręgosłupie, obniżając pępek w stronę maty. Wdech i wydech, zaokrąglij kręgosłup, przenieś swoją głowę ku dole.
i zostań tutaj na kilka powtórzeń. Możesz zamknąć oczy i tylko kieruj się swoim oddechem. Te ruchy mogą być bardzo powolne, delikatne. Jesteśmy jeszcze na początku praktyki, więc daj sobie czas, żeby rozgrzać swoje ciało. Jeszcze dwa razy. Zaokrąglij plecy, głowa w dół i wdech, głowa ku górze. Jeszcze raz zaokrąglij plecy i z wdechem znajdź wygięcie w kręgosłupie i wróć do centrum, do naszej neutralnej pozycji. I stąd wyprostuj swoją prawą nogę ku górze, stopa flex. I kiedy znajdziesz balans, możesz wyprostować swoją lewą rękę do przodu. Postaraj się, aby twoje ciało było w jednej linii. Z wdechem zostań tu i na wydechu kolano, łokieć. Jeszcze dwa razy wdech, góra. Wydech, kolano, łokieć. Ostatni raz wdech, góra. Wydech, kolano, łokieć. Wdech, wyprost. I wydech, wróć do neutralnej pozycji i zmień stronę. Więc tym razem prostujemy lewą nogę, stopa flex i dodaj prawą rękę do przodu. Znajdź swój balans, weź głęboki wdech i wydech, kolano, łokieć. Wdech, góra, wydech, kolano, łokieć. I ostatni raz wdech, góra, wydech, kolano, łokieć. Wyprostuj się i wróć do pozycji stołu, przechodząc tutaj do pozycji dziecka. Trzymaj ręce wyprostowane, możesz wyciągnąć swój kręgosłup i bardzo powoli zaokrąglij plecy i przejdź do przodu, do pozycji kobry. Jeszcze dwa razy, spokojny, długi ruch. Przechodząc do pozycji dziecka, odkładając czoło na matę i z kolejnym wdechem przez okrągłe plecy przejdź do pozycji kobry. Otwórz swoje ramiona, rozluźnij łopatki i ostatni raz pozycja dziecka. I wracamy do pozycji kobry, ale tym razem odłóż brzuch na macie i zostań na łokciach, przechodząc do pozycji sfinksa. Tutaj upewnij się, że twoje ramiona są daleko od uszu. Możesz patrzeć na przód maty. Pozostań na jeden dodatkowy wdech. Wydech. Z kolejnym wdechem ugnij swoje prawe kolano i skręć się do prawej strony, łapiąc swoją stopę i delikatnie dociskając ją w stronę pośladka. Zostajemy na dwa wdechy. Jeszcze jeden oddech. I spokojnie rozluźnij nogę, wróć do centrum. I zmień stronę, więc tym razem zginamy lewe kolano, skręć się do boku i dociśnij swoją stopę w stronę pośladka, czując to delikatne rozciąganie. Jeszcze jeden oddech. I wydech, rozluźnij, przejdź do pozycji sfinksa i tym razem odstaw dłonie bliżej klatki piersiowej, zegnij kolana, podwiń stopy i wejdź do naszej pierwszej pozycji psa z głową w dół. Więc tutaj możesz ugiąć kolana, poruszać biodrami do boku, dodaj wszystko, czego potrzebujesz. Pozostań na kilka wdechów i oddechów. Pamiętając, że tutaj zależy nam na wydłużeniu kręgosłupa, więc jeżeli nie dociskasz pięt do maty, to nie jest żaden problem, zawsze możesz ugiąć kolana. I z kolejnym wdechem podnieś prawą nogę do góry, trójnogi pies. Zegnij kolano, otwórz biodro. I na wdechu odstaw nogę po zewnętrznej krawędzi maty, lewe kolano na dole, zostajemy w pozycji jaszczurki. I tutaj możesz zostać albo na swoich dłoniach, albo możesz przejść na przedramiona, żeby pogłębić pozycję.
Zostań na dwa wdechy. I wróć na dłonie. Podwiń lewą stopę, wysuń prawą nogę do góry, trójnogi pies i z wydechem rozluźnij. Zmień stronę, lewa noga do góry, ugnij kolano, otwórz biodro i z wydechem odstaw nogę naprzód maty, prawe kolano na dole i pozostań albo na dłoniach, albo przejdź na przedramiona, pogłębiając pozycję jaszczurki. Zostajemy na dwa wdechy. I spokojnie wróć na dłonie, odepchnij się od maty, wysuwając lewą nogę do góry, trójnogi pies i wydech, pies głową w dół. I stąd bardzo powoli, małymi kroczkami przejdź w stronę dłoni, znajdź pozycję półskłonu, wydech, skłon i wdech do góry, do pozycji Tadasana. Pozostań tutaj na jeden wdech i z pozycji Tadasana przejdziemy do powitania słońca. A z wydechem otwórz dłoń ku górze, wydech, skłon. Możesz ugiąć kolana, wdech, półskłon. I wydech, przejdź do pozycji planku i stąd odłóż kolana na macie, potem klatkę piersiową i otwórz się do pozycji kobry. Z wydechem przejdź do psa z głową w dół. Zostań na trzy głębokie wdechy i oddechy. I może tym razem pozostań stabilnie w pozycji. Jeszcze jeden wdech. I z kolejnym wydechem przejdź naprzód maty. Półskłon. Potem skłon. I z wdechem otwórz ręce ku górze. Wydech, pozycja góry. Jeszcze dwa razy. Wdech, ręce w górę. Wydech, skłon. Wdech. Półskłon i wydech, odstaw nogi do pozycji planku i możesz pozostać z kolanami na macie albo przejść do pełnej czaturangi. Wdech, pies z głową ku górze albo kobra i pies z głową w dół. Trzy wdechy i wydech. Zaobserwuj, jak rozgrzewa się twoje ciało. I staraj się zawsze wracać do swojego oddechu. Znajdź swój rytm na dzisiaj. I z kolejnym wdechem przejdź na początek maty. Półskłon. Wydech, skłon. I wdech, ręce w górę. Wróć do pozycji Tadasana. Raz jeszcze. Wdech, ręce w górę. Wydech, skłon. Wdech, półskłon i wydech, przejdź do planku, znajdź swoją wersję, więc albo czaturanga, albo kolana na macie, otwórz się do psa z głową w górę lub kobry i przejdź do psa z głową w dół. Jeszcze jeden wdech, wydech i wróć na początek maty, przejdź do półskłonu, wydech, skłon i wdech, wróć do góry, do pozycji Tadasana. Weź jeden głęboki wdech. Wydech. I
tym razem opuść swoje kolana i znajdź pozycję krzesła. Więc otwieramy tutaj ręce ku górze i tylko upewnij się, że nie wypinasz tutaj pośladków do tyłu, czyli schowaj brzuch, schowaj kość ogonową. Otwórz ramiona, weź głęboki wdech i wydech, skłon, wdech, półskłon, wydech. Przejdź lub skocz do naszej czaturangi. Wdech, pies z głową w górę. Wydech, pies z głową w dół. I tym razem otwórz prawą nogę do góry. Trójnogi, pies z głową w dół. I z kolejnym wydechem odstaw nogę pomiędzy dłońmi, lewe kolano w dole. Otwórz ręce z wydechem i wydech, kaktusowe ręce. Jeszcze dwa razy. Wdech, ręce góra. Wydech, otwórz ręce na boki. Otwórz klatkę piersiową i może obniż jeszcze biodra. Ostatni raz. Wdech, góra. Wydech, dół. I wdech, ręce góra. I wydech, lewa dłoń na macie, prawa dłoń do boku. Easy twist. Możesz patrzeć na swoją dłoń ku górze. Zostań tutaj na dodatkowy wdech. I wydech, odłóż rękę na macie, wysuń prawą stopę do góry, trójnogi pies, wydech, pies głową w dół. Zmień strony, lewa noga do góry, trójnogi pies, wydech, odstaw nogę pomiędzy dłońmi, prawe kolano na macie. Wdech, ręce w górę, low lunge. Wydech, kaktusowe ręce, otwórz klatkę piersiową, obniż biodra. Dwa razy. Wdech, ręce do góry, wydech, dół. Ręce góra, wydech, otwórz. I wdech, ręce do góry i tym razem odłóż prawą dłoń na macie, lewa ręka w górę. Skręć ciało do lewego boku i pozostań w pozycji easy twist. Jeszcze jeden wdech i wydech. Odłóż dłoń na matę i wysuń swoją lewą nogę do góry. I wydech, pies z głową w dół. Zostań w psie na dodatkowy oddech. I z kolejnym wdechem prawa noga w górę, trójnogi pies. Wdech tutaj, wydech. Kolano, prawy łokieć. Wdech, góra. Wydech, kolano, nos. Wdech, góra. Wydech, kolano, lewy łokieć. Wdech, góra. Wydech, kolano, stopa między dłońmi. Lewe kolano w górze. Otwórz ręce. Pozycja high lunge. I wydech. Tym razem otwórz swoje ręce do pozycji kaktusowych rąk, odstawiając lewe kolano na dole. I wracamy do góry, ręce w górę. Wydech, kolano do dołu. I raz jeszcze. Wdech, ręce w górze. Wydech, kolano na dole. Wdech, do góry. I otwórz się tutaj do pozycji wojownika drugiego, więc odstaw swoją lewą piętę na macie, ręce otwarte i skieruj wzrok do przodu za swoją prawą dłonią. I wysuń swoje ciało do przodu i z wydechem odwrócony wojownik. Jeszcze dwa razy. Wdech, wysuń ciało do przodu, wydech, odwrócony wojownik. I wdech, do przodu, wydech. Odwrócony wojownik, wdech, powrót do wojownika drugiego i stąd odstaw swoją lewą dłoń na macie. Musisz tutaj przestawić swoją lewą stopę i wróć do pozycji easy twist, tym razem z lewym kolanem w górze. Popatrz na swoją prawą dłoń i stąd bardzo powoli
z kontrolą całego ciała, przygotuj się do wejścia do deski bocznej. Czyli odstaw swoją prawą nogę do boku, wysuń biodra w górę, silna lewa ręka, jeszcze zostań na 5, 4, 3, 2, 1. Brawo, wróć do pozycji planku, przez czaturangę, pies głową w górę, pies głową w dół. Zostań na 2 wdechy i wydechy. I tym razem przesuń lewą nogę do góry, trójnogi pies. Wdech tutaj, wydech, kolano, lewy łokieć. Wdech, góra. Wydech, kolano, nos. Wdech, góra. Wydech, kolano, prawy łokieć. Wdech, góra. Wydech. Odstaw stopę między dłońmi. Prawe kolano na górze. Otwórz dłonie do pozycji high lunge. I z wydechem odstaw kolano na matę. Otwórz ramiona do boku. Jeszcze dwa razy. Wdech, góra. Wydech, tu. Wdech, góra. Wydech. Otwórz dłonie do boku, wdech, góra i otwórz ciało do pozycji wojownika drugiego, czyli nasza prawa pięta jest na macie. Spójrz za lewą dłonią, pozostań na dodatkowy wdech i z kolejnym wdechem przesuń lewą rękę do przodu, z wydechem odwrócony wojownik. Jeszcze dwa razy. Wdech, przód. Wydech, tył. Wdech, przód. Wydech. Odwrócony wojownik. I wróć spokojnie do wojownika drugiego. Odstaw prawą dłoń na macie. Lewa ręka ku górze. Zostajemy w pozycji easy twist. I spokojnie z kontrolą przygotuj się do przejścia do deski bocznej, czyli odstaw swoją lewą nogę na prawą stopę. Pozostań na 5, 4, 3, 2, 1. Odstaw lewą dłoń na macie, przejdź do pozycji planku przez czaturangę. Wdech, pies z głową w górę, wydech, pies z głową w dół. Odłóż kolana. Kolana szerzej niż stopy i przejdź do pozycji dziecka. Odłóż głowę na macie i wróć do oddechu. Pozostań na kilka oddechów. Wydłuż każdy swój wydech. Pozwól ciało odpocząć, zwolnić. I z kolejnym wdechem wróć do psa z głową w dół. Już ostatni raz, tylko na krótką chwilę. Wydłuż swój kręgosłup i małymi kroczkami przejdź na początek maty. W stronę dłoni weź głęboki wdech, pół skłon i z wydechem ugnij kolana. Usiądź na macie i tutaj możesz złapać się za łokcie, odłożyć czoło na kolanach, zaokrąglić plecy i zostań na tę krótką chwilę. Spokojnie przesuń ciało do góry, możesz odstawić dłonie z tyłu maty i znajdź swoją pozycję, aby położyć się
Na macie możesz przytulić swoje kolana, poruszać ciałem na boki, masując kręgosłup. I zostając tutaj w centrum, przełóż swoją prawą stopę przed lewe kolano i zapleć dłonie za lewym kolanem. I tutaj bardzo powoli, spokojnie możesz zacząć przyciągać swoją lewą nogę w stronę klatki piersiowej, tak żeby poczuć rozciąganie w prawej nodze. Pozostań na 5, 4, 3, 2, 1. I stąd możesz rozluźnić ręce i przełóż swoje nogi do lewej strony. Znajdź swój skręt i możesz otworzyć ręce na boki i przełożyć głowę do prawej strony. Jeżeli chcesz, możesz zamknąć oczy i poczuj, jak twoje ciało staje się coraz cięższe. Pozostając tutaj na 3 kolejne oddechy. Powoli wróć do centrum, przyciągając oba kolana w stronę klatki i tym razem przełóż swoją lewą stopę przed prawe kolano, zapleć dłonie z tyłu i przyciągnij nogi w stronę klatki piersiowej. Poczuj rozciąganie. I pozostań na 5, 4, 3, 1. Możesz rozluźnić dłonie i przenieść nogi do prawej strony. Możesz otworzyć ręce tak samo i tym razem przenieść głowę do lewej strony. Zamknij oczy i rozluźnij swoje ciało. Weź jeszcze jeden wdech i z wydechem wróć do centrum i tym razem rozluźnij rogi, odstaw je na matę, rozluźnij swoje ręce. Możesz wziąć głęboki wdech przez nos i wydech ustami i przygotuj się na naszą relaksację w szawasanie. Możesz pozostać tutaj tyle, ile potrzebujesz. Pozwalając swojemu ciału na odpuszczenie, na relaksację po wymagającej praktyce. A ja bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą praktykę i zapraszam na kolejne z serii Dzień Dobry z Jogą. Namaste.